Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Maciej Zakościelny. Aktor ma bardzo bogaty dorobek artystyczny. Znamy go z ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Jedną z ciekawszych kreacji aktor stworzył w serialu Czas Honoru. Macieja Zakościelnego rozpoznaje dziś większość osób, jednak mało kto wie, skąd pochodzi. Rodzinnym miastem aktora jest Stalowa Wola, miasto w województwie podkarpackim, położone w malowniczej kotlinie sandomierskiej. No to teraz. Najważniejsze, że żyjemy! Nasz bohater wpadł, a właściwie spadł, do Stalowej Woli. Ten budynek to szkoła muzyczna, do której uczęszczał Maciej. Właśnie tu zaczynamy naszą wycieczkę po Stalowej Woli. Trochę mnie tu nie było, ale mam nadzieję, że ktoś w środku jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie mówimy o tobie, o tym, że się pokazujesz w Stalowej Woli dosyć często i zapraszam cię. Proszę nie przesadzaj, tak nie tak często. Nie, ja też się pomyliłem, więc nie budzi się. Dzięki, bardzo fajnie było. Bardzo fajnie. Do której klasy chodzicie? Do której klasy? Do drugiej? Teraz do trzeciej. Jak się gra na skrzypcach? Dużo ćwiczycie? Nie. A ile dziennie? Raz. No ale po ile minut? 15, 20? Zobaczcie, jakim uczniem był Maciek. Różnie to bywało. Ja wiem, to uczniów tutaj na ogół jest rokrocznie około 420 i tych takich wyróżniających się to widać, słychać i po prostu dają o sobie znać, więc nie mógł być bardzo układnym uczniem, żeby się gdzieś tam w szarej masie znaleźć, tylko był uczniem, którego było widać. Jedną z największych atrakcji Stalowej Woli jest Muzeum Regionalne. Nowoczesna placówka, wyremontowana przy udziale funduszy unijnych, to duma miasta. W malowniczym ogrodzie znajduje się galeria dotyku, dostosowana do potrzeb niewidomych zwiedzających. Wewnątrz podziwiać można ekspozycję stałą oraz wystawy czasowe. Ostatnio pracę pochodzącego ze Stalowej Woli rysownika i malarza Grzegorza Rosińskiego. To są tak naprawdę pierwsze komiksy, które były zrobione na Zachodzie. Pierwsze kroki Rosińskiego na Zachodzie. Torga to już, ja myślę, że chyba rozpoznawalne hasło na całym świecie. On tego sam nie tworzył, prawda? Współtworzył to? To znaczy, no tak. Natomiast no, rysuje on. Rysuje Rosiński. To już jest chyba 13 tom. Tu widzimy prace, które są, to są tak naprawdę okładki, czyli projekty, oryginały tak naprawdę okładek do już plansz, które tu widzimy. To jest okładka jednego właśnie z Torgali. To jest twarz jego córki. Wystawa jest bardzo piękna i zasługuje na to, żeby jak najwięcej osób ją zobaczyło. Bogaty program wystaw czasowych to nie jedyna atrakcja Stalowowolskiego Muzeum. Ekspozycja stała przybliża historię regionu nadwiślańskiego sprzed założenia Stalowej Woli. Dzięki bogatym zbiorom archeologicznym poznajemy kulturę prehistorycznych mieszkańców tych okolic. Pozostałe eksponaty pochodzą z XIX wieku i ukazują życie codzienne w tamtej epoce. Także ta wystawa przystosowana jest do potrzeb niepełnosprawnych, oferując plansze w języku Braille'a. Zwiedzający mogą odpocząć w nastrojowej kawiarni, a dzieci wziąć udział w twórczych zajęciach z rysunku, malarstwa i rzeźby prowadzonych przez doświadczonych animatorów. Kolejna wystawa muzeum nosi tytuł COP dla przyszłości, a COP to centralny okręg przemysłowy. W Stalowej Woli to właśnie przemysł odgrywa najważniejszą, a chciałoby się rzec, najcięższą rolę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Maciek. Pięknie. Anna Garbacz. Bardzo miło. Gdzie jesteśmy, proszę mi powiedzieć, bo mnie tutaj trochę nie było i ja nie spodziewałem się, że tak piękne muzeum mamy. No bardzo się cieszę, że w końcu pan nas odwiedził. Naprawdę, mamy to muzeum niezwykłe. Takiego muzeum chyba drugiego nie ma w Polsce. To jest budynek, w którym pokazujemy historię Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli historię Stalowej Woli, jak ona się, skąd się wzięła na mapie Polski, o tak powiedzmy. I tutaj mamy tego generała Tadeusza Kasprzyckiego. Wie pan, co on zrobił dla Stalowej Woli? Oczywiście, ale proszę nam powiedzieć. Właśnie, on jest autorem tej nazwy. Wiele osób kojarzy nazwę Stalowa Wola z latami już dużo późniejszymi, z powojennymi. A to jest nazwa przedwojenna. Generał Kasprzycki się miał tak wyrazić o budowie tego miasta, w ogóle budowie całego tego okręgu przemysłowego, że jest to stalowa wola narodu polskiego wybicia się na nowoczesność. Stalowa Wola to miasto rowerów. Nasz bohater pamięta z dzieciństwa masę ludzi pokonujących codziennie na dwóch kółkach drogę do zakładów i z powrotem. Dziś, dzięki gęstej sieci ścieżek rowerowych sfinansowanych przy udziale środków unijnych, rowerem można dojechać prawie wszędzie. My zmierzamy w kierunku symbolu miasta – Huty. Niedawno na jej terenie pojawili się inwestorzy z Dalekiego Wschodu. Proszę Państwa, znajdujemy się na terenie Huty Stalowa Wola. Kiedy byłem dzieckiem, bardzo dużo słyszałem na temat tego miejsca. Podobno powierzchnia to jest drugie miasto. Ciekawostką jest, że teraz Chińczycy produkują maszyny budowlane, które niegdyś produkowała Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola. Pamiętam doskonale te maszyny. Drugą część dalej prowadzą Polacy i to jest zbrojeniówka. Od zawsze Huta produkowała broń. Za chwilę to zobaczymy. Natomiast jeszcze przez moment skupmy się na tej części i poznajmy osoby, które są odpowiedzialne za te inwestycje. Udało nam się porozmawiać z nowymi gospodarzami zakładu. Panowie, to jest ogromna hala. Tak. Takich hal mamy tutaj bardzo dużo. Od jak dawna jesteście tutaj i produkujecie maszyny? Od 1 lutego 2012 roku rozpoczęliśmy tutaj działalność w imieniu Lugo Machinery Poland. Czyli chińskiej spółki? To jest polska firma z chińskim kapitałem. Produkujecie ten sam asortyment macie, co Huta produkowała wcześniej? Tak, my przede wszystkim kontynuujemy produkcję maszyn budowlanych, między innymi spycharki, ładowarki. Ile osób zatrudniacie? Od momentu przyjęcia od Huty cywilnej części produkcji maszyn budowlanych zatrudniliśmy ponad 1000 osób i od 1 sierpnia już mamy wydzierżawiony kolejny zakład, czyli w tej chwili w sumie zatrudniamy 1510 osób. Jesteśmy na terenie Huty Stalowa Wola. Trochę może pogoda nam nie dopisuje, bardziej to wygląda jak z serialu Twin Peaks, ale tam, gdzie jedziemy, może nawet to będzie potęgowało to, co tam zobaczymy. Jedziemy do części huty, gdzie produkuje się... haubice samobieżne, moździerze oraz transportery opancerzone na gąsienicach. Tutaj mamy je przedstawiciela. Dochodzimy właśnie do wyrobu, w którym rozgrywa się cały plan walki środków ogniowych. Tutaj się opracowuje współrzędne celu. Centrum dowodzenia? Tak, tak to można powiedzieć. Tu siedzi załoga, która wypracowuje cele dla środków ogniowych. Po wypracowaniu takiego celu informacja jest przekazywana do działa i działo wykonuje zadanie. I na tym cała filozofia pola walki polega. Zapraszam pana, żeby pan spróbował przetestować taki pojazd, porównując do jazdy, komfort jazdy do jazdy samochodem, bo zapewniam, że ten komfort jazdy jest prawie taki sam, ale jak się ma wrażenie, że kieruje się pojazdem, który ma masę około 20 ton, to robi to wrażenie. Długo nie trzeba mnie namawiać. Naprawdę dziękuję bardzo. Ja już wchodzę.
Potwierdza się stare powiedzenie, że w każdym mężczyźnie ukrywa się mały chłopiec. Jednak mało który ma okazję pobawić się takimi zabawkami. Należy przyznać, że aktor bardzo szybko opanował pojazd i z dużą wprawą manewrował nim po zakładowym parkingu. Zdradzimy jeszcze, że ta maszyna jest najnowszym wyposażeniem polskiej armii. Ale prosta sprawa, na prawda? Ja wiem, że się nim steruje bardzo fajnie. No to co, no to zamieniamy się? Jadę tym do Warszawy. Nie wiadomo, czy byś dał radę z tym. Gdyby nie pewne sprawy poufności, to może byśmy i zrobili tak. Ale tam są biegi normalnie. Jedyneczka, dwójka, trójka. Jedynka, tak? Dwójka ma na jedynce, jak pan jedzie, to jest dwa biegi, trójka jest znowu dwa następne i tak dalej. Aha, podwójnie. No, ile wyciąga? O 65 do 70. Do 70 na godzinę. No to przez lasy byśmy tutaj prościutko do Warszawy, szybciutko. Lasy kładzie, rzeczywiście. Bałem się, tam taki słup jest elektryczny, bałem się, że go... No to, lepiej go nie ruszać, bo pod napięciem jest. Tak, ja cię bardzo dziękuję za... Dziękuję. Nie wracamy jeszcze do Warszawy. Innowacje w Stalowej Woli wprowadza się nie tylko w zbrojeniówce. Kolejny przystanek. Nowoczesny inkubator technologiczny zbudowany ze środków Unii Europejskiej. Obiekt stwarza znakomite warunki do rozwoju młodych przedsiębiorstw. Odbywają się tu również liczne szkolenia i warsztaty. Odwiedziliśmy z kamerą zajęcia dla przyszłych inżynierów, a Maciek wziął udział w walce robotów. Okej, to jest walka. Chyba ktoś tu wygrał. Gratuluję, wygranej. Dziękuję. Pojedynku robotów. Dziękuję. Proszę powiedzieć, co to za pomysł z tymi robotami? Organizujemy tutaj właśnie w Stalowej Woli takie warsztaty edukacyjne o tematyce budowa i programowania robotów. Uczymy młodych ludzi, w jaki sposób praktycznie wykorzystywać wiedzę zdobytą na matematyce, fizyce, informatyce. Fajnie jest, kiedy coś przekazuje się młodym ludziom i później oni rozumieją to, wykorzystują w praktyce. A czy pan wykorzystuje to w praktyce? Tak, ja wykorzystuję w praktyce cały czas, dlatego że sam jestem też pasjonatem. Ale co na przykład, leży pan... może przejdźmy na ty, Maciek. Sylwek. Sylwek, leżysz w łóżku i na przykład nie chce ci się zgasić światło, ale tak. Bierzesz pilota i robocik za ciebie? No, można, nie mógłbym coś takiego zrobić, ale zrobiłem już takiego robota, który, można powiedzieć, spłukuje sobie wodę w ubikacji na przykład. Taka ciekawostka, ale akurat z tych zestawów też tego skorzystałem, także... Kreatywnych młodych ludzi w Stalowej Woli możemy spotkać na każdym kroku, bo miasto stawia na edukację i robi wiele, by ściągać wyższe uczelnie. Dzięki unijnym środkom powstaje tu Wydział Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz filia Politechniki Rzeszowskiej. Także budynek Urzędu Miasta skorzystał z dofinansowania. O najnowszych projektach inwestycyjnych rozmawiamy z prezydentem Stalowej Woli. O, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Miło mi bardzo. Mnie również. Panie prezydencie, widzę wspaniałe inwestycje w naszym mieście. No dziękuję, że właśnie pan ma o tym takie zdanie. Park 24. Co to jest? No to myślę, że to jest troszeczkę inaczej pomyślana edukacja niż ta do tej pory tradycyjna. Edukacja w zasadzie dla wszystkich. Chcielibyśmy teren, który był w tej chwili trochę zaniedbany, żeby nabrał zupełnie innego wyglądu, innej jakości, no i żeby przenosił nas edukacyjnie, ale również i rozrywkowo w naprawdę XXI wiek. Czyli po prostu dla ludzi. Rozrywka dla ludzi, nauka... Dla młodzieży, dla dzieciarni naszej. Ja widzę tutaj, że co mnie bardzo ucieszyło, że jest kino letnie. Tak. Taki projekt. Oj, to budzi w naszym środowisku różne kontrowersje, to kino, ale ja myślę, że wszystkie śmiałe, innowacyjne pomysły zawsze budzą kontrowersje, ale przyzwyczają się mieszkańcy miasta i polubią to miejsce. Jestem o tym przekonany. Chcielibyśmy, żeby to było na miarę XXI wieku, żeby to było wszystko nowoczesne, żeby to było funkcjonalne, przyjazne mieszkańcom i dające im możliwości w różnych wymiarach rozwijania się. Czyli jednym słowem, z naszej rozmowy wnioskuję, że pan chce, żeby jednak ludzie tutaj zostali, żeby wracali, nawet jak wyjadą na studia,
żeby to, co tam zdobędą, wykorzystywali również w naszym mieście, żeby było to miasto dla ludzi. Żeby przyjeżdżali, zakładali rodziny, mieli możliwość znalezienia ciekawej pracy. Dobrej rozrywki. Dobrej rozrywki i satysfakcji z życia i z tego, że mieszkają w Stalowej Woli. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Stalowa Wola to nie tylko przemysł ciężki i technologie. Miasto może się poszczycić także aeroklubem o wieloletniej tradycji. To prawdziwa Mekka dla miłośników szybowców. Zresztą lotnisko jest gospodarzem mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. To pole, które widzicie Państwo za moimi plecami, to nie jest zwyczajne pole. To nie jest nawet pole mojej babci. To teren Stalowowolskiego aeroklubu. Tu młodzi ludzie uczą się latać na szybowcach, ale o tym wszystkim opowie nam dyrektor aeroklubu, pan Dariusz. Zapraszam. Pamiętam, jako dziecko widziałem te samoloty na niebie, ciągnące takie piękne właśnie szybowce i zawsze kiedy patrzyłem, dziwiłem się, jak to może latać bez silnika. A, no, może latać. Lata to dzięki siłom natury, które utrzymują to w powietrzu i dzięki aerodynamice, która powoduje, że na skrzydłach takich szybowców powstaje siła nośna, która utrzymuje je w powietrzu. Sport szybowcowy jest najbardziej takim naturalnym sposobem na lotnictwo. Ale co w takim razie... Co powoduje, że ludzie przychodzą do Pana i mówią, że chcą nauczyć się latać? Co ich przyciąga? Myślę, że każdego przyciąga co innego. Jednych przyciąga możliwość rywalizacji sportowej, bo to, o czym wcześniej wspomniałem, można startować w zawodach, zdobywać jakieś laury. Innych przyciąga prawdopodobnie kontakt z przyrodą, bo tak podobnie jak wcześniej wspomniałem, to jest sport, który jest lotniczy, który jest najbliżej związany z naturą. Tak. Ale myślę, że to najlepiej by było zadać pytanie kursantom, którzy u nas się szkolą. Oni najlepiej by odpowiedzieli na ten temat. Są tutaj? Tak. No, zapraszam. No to chodźmy. Cześć. Maciek. Kamila. Cześć. Pan dyrektor powiedział, że uczycie się latać. Co was przyciąga do tego sportu? Poczucie wolności, radość z tego. Dużo osób się z wami uczy? Ile mamy osób w klubie? No sporo. Sporo, jest coraz więcej chętnych, no bo to jest fascynujący sport, prawda? Pan Darek mówi, że to drogi sport. Zgadzacie się? No tak. Zgadzamy się, aczkolwiek warto. Sprzyjająca kreatywnym inicjatywom Stalowa Wola jest prężnym ośrodkiem baloniarstwa. Nasz bohater odlatuje ku nowym wyzwaniom, a my żegnamy się ze Stalową Wolą.